No nie odczuwam, bo mówię, minęło 6 tygodni, 3 tygodnie robiłem zabiegi, 3 rehabilitacje, także no na razie nic nie odczuwam i oby tak było dalej. Nie wiem, tylko że jeszcze mi brakuje zdrowia, żeby mógł wytrzymać cały mecz, no ale mam nadzieję, że codziennie będę trenował, no dało się to wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do tej dyspozycji, którą miałem przed kontuzją. Na pewno jestem zadowolony, gdy mecz nie jest wygrany i gdy mi się bramki nie dała strzelić, ale no, myślę, że nie było to tak najgorzej i no, tak, bo nie ma się z czego cieszyć, bo tak no, mówię. Nie cieszy mnie to, że zamiksowaliśmy tutaj w Łodzi, ale no, mówię, gdyby to było zwycięstwo, byłbym bardziej szczęśliwszy niż teraz, ale no, myślę, że no, mówię, jak mówię, że nie było to najgorzej w moim wykonaniu. Tak na razie mi, no mówię, pierwszy mecz po kontuzji, dopiero 3 dni trenowałem, także na razie jeszcze ciężko jest, ale na pewno jest jakiś sentyment tutaj do LKS-u, bo to jest mój pierwszy klub w Polsce i no na pewno mam sentyment jakiś. No bardzo mi przede wszystkim zależało, żeby w tym meczu zagrał, także no nie wiem. Szkoda, że po prostu nie wybraliśmy tego meczu, bo byłbym jeszcze bardziej szczęśliwszy, no bo na trudno. No tak, no, myślę, że jeżeli nie jest Piastem, to z tym mamy wygrać. Piast nie jest czołą drużyną tej ligi, także myślę, że no, na pewno to nie będzie łatwy mecz, ale mam nadzieję, że wygramy i że trzeba się odwrócić już tym meczu i o tym meczu myślę. Ten mecz to już jest w przyszłości, także nie ma o czym myśleć i wracać. Na pewno był to mecz walki, będę już nie chciał tutaj wygrać. Myślę, że Śląsk bardziej jest zadowolony z swojej zdobyczy punktowej, ponieważ sytuacja w tabeli jest raczej pewna, bo walczymy o utrzymanie, jesteśmy nisko w tabeli. Na pewno naszą piętą achillesową jest skuteczność i na pewno musimy żałować tego, że nie udało nam się zdobyć tej bramki, szczególnie w doliczanym czasie gry. Gryworian miał świetną sytuację. A co do Śląska Wrocław, myślę, że na pewno ten sezon jest dla nich bardzo udany. Trzeba pamiętać o tym, że jest to Beniaminek i tak naprawdę celem każdego Beniaminka jest utrzymanie w lidze. Śląsk pokazuje, że potrafi grać, potrafi zdobywać punkty z najlepszymi drużynami. I myślę, że naprawdę w tym klubie wszystko idzie ku lepszemu. Mnie cieszy to, że Krzysiek gra w pierwszym składzie zawodnik, który był ze Śląskiem w trzeciej lidze, później w drugiej lidze. Raz jest w pierwszej, wreszcie jest żelaznym punktem drużyny. Tak naprawdę ani on ze mną, ani ja z nimi mieliśmy w dzisiejszym meczu jakichś wielkich pojedynków. Akcje toczyły się raczej po drugiej stronie boiska. Zgadza się, jestem wypożyczony do końca sezonu. Później mogę się przyszedł. Powiem szczerze, że nigdy nie łatwo się grać przeciwko kolegom, z którymi wcześniej się rywalizował skład. Aczkolwiek dzisiaj jestem zawodnikiem Śląska i z tego powodu jestem naprawdę zadowolony. Nawet jak tutaj przyjechałem, to nadal jestem przekonany, że Śląsk to jest moja drużyna i tutaj to jest moje miejsce. Dlatego cieszę się z tego powodu, a szkoda, że tylko, że nie wygrali. Powiem szczerze, że chcieliśmy bardzo wygrać te spotkanie. Na pewno 3 punkty było w zasięgu dzisiaj, żeby osiągnąć ten cel. Aczkolwiek ten remis daje nam punkt. Ten punkt na pewno będzie miał znaczenie, jeżeli wygramy kolejne spotkanie u siebie. Więc na pewno chciałbym, żeby tak się stało. Bo jeżeli wygramy u siebie, czyli ten punkt nabierze na pewno wartości. Tak, ale jakoś zdecydowaliśmy się w końcu rozegrać trochę inaczej. No czekam na tą bramkę z wolnego, a mam nadzieję, że uda mi się jeszcze, że kibice Śląska jeszcze zobaczą bramkę. Mam nadzieję, że nie będą musieli czekać całej wieczności, dlatego postaram się jeszcze potrenować, żeby mieć pewność to, że jestem w stanie strzelić. Już tak skutki grypy już nie odczuwam, aczkolwiek te przygotowanie moje nie było tak mocne, żebym mógł wytrzymać 90 minut. Trener najlepiej to widzi z boku i rzeczywiście, gdy dokonuje zmiany, zupełnie zgadzam się z tą decyzją, z głowy w dół i zasuwam, żeby następny kolega miał możliwość wprowadzić coś dobrego dla zespołu.
Myślę, że dzisiaj przede wszystkim na początku spotkania, jeżeli udałoby nam się strzelić bramkę, myślę, że ŁKS już by się z tego nie podniósł. Później ŁKS jakby nabierał jakby pewności to, że może wygrać ze Śląskiem i grali długimi piłkami, które sprawiały nam troszeczkę kłopotu, bo tak jak każdy wie, że długa piłka to zawsze jest 50 na 50, że gdzie ona może spaść. Dlatego to było groźne z ich strony, a my dzisiaj szkoda, że nie wygraliśmy, to jest tylko tyle. Myślę, że nie pokuszę się o cenę zawodu, dlatego że trener na odprawie na pewno coś powie na ten temat. ŁKS. No ja nie jestem przekonany, czy oni tak ofensywnie zagrali, dlatego że zawsze zostawiali czterech zawodników z tyłu plus jeden defensywny pomocnik. Oni zagrażali nam zazwyczaj ze stałych fragmentów gry, gdzieś po zamieszaniu dochodzili do jakiejś sytuacji. A nie grali aż tak otwartej piłki jak na przykład Lech czy jakieś inne drużyny. Aczkolwiek nie chcę krytykować jakby ŁKS, bo to nie jest w mojej naturze, ani nie jest to miejsce, żeby to robić. Wydaje mi się, że po prostu jakbyśmy mieli ciut więcej szczęścia, moglibyśmy tutaj wygrać.